wyszło? Nic już nie rozumiem. To proste, spychaczu. Przeszkody nie są dla nas maszyn, a maszyny nie służą do skoków. Ale ja chciałbym przeskakiwać przeszkody i rowy. Na pewno się uda. Tylko muszę próbować i tyle. Spychaczu, niestety, to jest niemożliwe. O! Wybuduję sobie gdzieś specjalną chopkę. Taką chopkę dla spychacza. Spychaczo chopkę! O, dzień dobry, Mewo. Jest idealne miejsce na moją chopkę. Koparka i cała reszta będą zaskoczeni. No i gotowe. Teraz trzeba posprzątać. Spychacz? O, gdzie on się podział? Spychaczu! Spychaczu! Oho! Spychaczu! Jadę, Bob! Już jestem, Bob! A, spychacz. Mógłbyś wywieźć tę stertę ziemi? O, tak, już się robi. Świetnie. Będę mógł jej użyć do budowy spychaczochopki. Musisz się pośpieszyć. Przecież mamy jeszcze dużo roboty przed rozpoczęciem wyścigu. O, jasne, Bob. Wywiozę szybko tę ziemię. Wróciłem i zobacz, co dostałem od Boba. Jeszcze mała łyżka ziemi i podjazd będzie już gotowy. Już się nie mogę doczekać. No brawo, Leo. To wygląda genialnie. Dzięki, dźwigu. Teraz musimy posprzątać. Gdzie jest spychacz? Spychaczu! Już jestem, Leo. Mógłbyś wywieźć ziemię i te wszystkie zbędne kłody, spychaczu? Jasne, Leo. I jak? Nauczyłeś się już skakać, spychaczu? Prawie, koparko. Jestem już blisko. A teraz jeszcze malusieńka wisienka na torcie. Gotowe, Mewo! Zanim pochwalę się drużynie, muszę wykonać próbny skok, bo zawsze dobrze poćwiczyć. 3, 2, 1, start! O,